Witam Was wszystkich mordki, witam Was ponownie. Bardzo dawno mnie nie było, ale śpieszę dla Was z najnowszym materiałem. Temat materiału jest budowanie masy mięśniowej. Jak zbudować masę mięśniową? Prześledzimy teraz od A do Z takie najważniejsze punkty, jak budować masę mięśniową, uwaga, w sposób naturalny. Z tego względu, że widzą YouTube, widzą portalu Facebook, znudziło się już oglądanie festiwalu wydętych brzuchów i zerwanych klatek piersiowych. Ludzie chcą oglądać coś, co jest zdrowe, coś, co przyniesie Ci korzyści na wiele lat. A więc to jest nic innego jak budowanie mięśni, budowanie masy mięśniowej w sposób naturalny. Nie na środkach dopingujących, oszukując samego siebie, ale w sposób naturalny. A więc tak, porzućmy ten festiwal zerwanych klatek i wydętych brzuchów. Teraz skupmy się na prawdziwej treści, na materiale, który przedstawię ja, a więc ktoś, kto zbudował sylwetkę prawie 19 lat i ma doświadczenie prawie 19 lat. Postaram się Wam pokrótce w takich trzech punktach i ostatni punkt to będzie taki tutaj niepisany, czwarty punkt, jak długo trzeba budować masę mięśniową. To będzie taki ostatni punkt, ale do tego dojdziemy. Wszystko po kolei. Na samym początku ustalimy, tutaj zatrzymamy się dłużej przy pierwszym punkcie, ponieważ pierwszy punkt jest bardzo istotny. Podczas budowania masy mięśniowej niewiele osób wie, że pierwszy taki punkt, który powinien nam przyświecać i otwierać tą drogę do budowania masy mięśniowej, to jest nic innego jak przygotowanie sylwetki do budowania masy mięśniowej. Zaraz ktoś mi powie, Patryk, po co przygotowywać sylwetkę, po co robić przygotowania sylwetki do budowania masy mięśniowej? Ja chcę od razu wskoczyć na ciężary, ja chcę od razu ustalić sobie dietę, tak zwaną masówkę i budować mięśnie. Nie tak szybko, kolego. Z tego względu, ponieważ niektóre osoby, oczywiście bardzo mało trenerów personalnych to wie, zwłaszcza tych, którzy są na środkach dopingujących i nie mają zielonego pojęcia, jak zbudować masę mięśniową, oni nie za bardzo wiedzą, że na samym początku w pewnych przypadkach trzeba sylwetkę przygotować do budowy takiej masy mięśniowej. Dlaczego trzeba przygotować sylwetkę? Z tego względu, ponieważ jeżeli tkanka tłuszczowa jest na wyższym poziomie niż 15%, co tutaj zapisałem, mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać, aczkolwiek jeżeli nie widać, to i tak każdy punkt tutaj omówimy z osobna bardzo dobrze. A więc tkanka tłuszczowa powinna być przed wstąpieniem w ten okres budowania masy mięśniowej, tkanka tłuszczowa powinna być niżej jak 15%. Dlaczego? Z tego względu, że po pierwsze buduje się ciężej masę mięśniową w trakcie, kiedy tkanka tłuszczowa jest wyżej jak 15%. Po drugie, jeżeli zaczniesz wyżej jak 15% budowanie masy mięśniowej, to na bilansie, na dodatnich kaloriach będziesz tak czy inaczej delikatnie się podlewał. Więc tak czy inaczej, nawet nie wiadomo jak byś był dobry, jak dobre miał doświadczenie, to tak czy inaczej delikatnie z miesiąca na miesiąc Twoja sylwetka będzie tracić, będziesz tracił rzeźbę. A więc Twoja sylwetka będzie tracić jakość na korzyść masy mięśniowej. Oczywiście tej tkanki tłuszczowej, inaczej mówiąc, będzie tutaj nam przybywać w trakcie budowania masy mięśniowej. Dlatego nie opłaca się zaczynać wyżej niż 15% tkanki tłuszczowej z tego względu, że skończysz budowanie masy na 25% albo 30% tkanki tłuszczowej, co będzie się wiązało z bardzo długą redukcją, a tego chcielibyśmy uniknąć. Czym dłuższa redukcja, tym dłuższe, tym większe straty w masie mięśniowej. Każdy to wie. Jak nie, to teraz już to wiecie. A więc tak, zaczynamy mniej niż 15% tkanki tłuszczowej. Uważam z własnego doświadczenia, że najlepiej jest budować masę mięśniową
przy 12, jeżeli masz 12% tkanki tłuszczowej. I teraz tak, przechodzimy płynnie do drugiego punktu. A więc wiemy, że sylwetkę trzeba przygotować. Bez przygotowania sylwetki ani rusz. Niektórzy są bardzo zalani, po 25, po 30% tkanki tłuszczowej i wskakuje na siłownię i mówi: ja buduję masę mięśniową, pokażę Wam, chłopaki, jak się buduje masę mięśniową. Nie zbudujesz nic, z tego względu, że będziesz całe życie ulany, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyredukować, przygotować sylwetkę, wtedy wstąpić w ten okres budowania masy mięśniowej. Ale tak, przechodzimy płynnie do punktu numer 2. Ustalenie diety, a więc liczymy sobie nic innego jak zapotrzebowanie kaloryczne. Po co liczymy zapotrzebowanie kaloryczne? Z tego względu, ponieważ każdy z nas będzie miał inne zapotrzebowanie kaloryczne. Ten, kto pracuje w biurze, będzie miał inne zapotrzebowanie kaloryczne jak ten, który pracuje na budowie, który pracuje fizycznie. A więc tutaj musimy sobie ustalić zapotrzebowanie kaloryczne. 24 razy Twoja waga razy 1,2 bądź więcej w zależności od tego, jaki Ty tryb prowadzisz dzienny. Czy pracujesz, powiedzmy, czy pracujesz w biurze, tak jak już wcześniej powiedziałem, czy pracujesz na budowie, czy robisz coś jeszcze innego, czy jakieś sporty walki dodatkowo trenujesz, no to wszystko się bierze pod uwagę przy wyliczeniu zapotrzebowania, dziennego zapotrzebowania kalorycznego. A więc tak, tutaj bardzo istotnym też elementem, który tutaj wyszczególniłem w punkcie drugim, jest tendencja do nabierania tkanki tłuszczowej. Wiele osób ma bardzo dużą tendencję do nabierania tkanki tłuszczowej i oni powinni inaczej postępować. Powinni inaczej postąpić w czasie, kiedy układają sobie dietę masową, z tego względu, ponieważ na takich kaloriach, na przykład powiedzmy na bilansie dodatnim 200, powiedzmy, kalorii, będą oni mocniej się zalewać niż te osoby, które pracują w biurze, powiedzmy tak, będą się mocniej zalewać przy bilansie kalorycznym 200 niż te osoby, które na przykład dodatkowo trenują jakiś sport, jakieś na przykład sztuki walki, czy po prostu prowadzą jakiś szybszy, taki powiedzmy bardziej sportowy tryb życia. A więc tutaj trzeba brać pod uwagę wszystko. A więc Twoje predyspozycje do nabierania tkanki tłuszczowej. Dlatego bardzo istotna jest współpraca z trenerem. Mieć trenera osobistego i współpraca z takim trenerem, to znaczy, że pokazujesz takiemu trenerowi, czy wysyłasz do takiego trenera zdjęcia, powiedzmy co 4 tygodnie, u mnie to jest co 4 tygodnie, i trener patrzy, Ty też patrzysz w lustro, czy nie podlewa za mocno tkanką tłuszczową. To jest dosyć złożony proces, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. A więc to trzeba brać pod uwagę. Tendencja do nabierania tkanki tłuszczowej. Żeby nie było tak, że Ty przygotowałeś sobie sylwetkę do budowania masy mięśniowej i w 2 miesiące na bilansie kalorycznym dodatnim, powiedzmy 200, tylko 200 kalorii, zalałeś się jak świnka po 2 miesiącach. No nie może tak być. Musisz wszystko kontrolować. Twój trener musi wszystko kontrolować. I teraz tak, dalej. Obliczamy sobie przy ustalaniu diety, obliczamy sobie makro, a więc węglowodany, białko i tłuszcze. Moim zdaniem bardzo, bardzo, jak nie najbardziej istotnym elementem w czasie budowy masy mięśniowej są węglowodany. I ja wiem, że podstawowym budulcem mięśnia jest białko, ale najważniejszą rolę w czasie budowania masy mięśniowej odgrywają węglowodany. I nie mogą to być węglowodany pozyskane z produktów wysoko przetworzonych, tak jak to niektórzy myślą, że to będą McDonald's, fast foody. Nie, to będą takie rzeczy jak kasza gryczana, kasza jęczmienna, makaron pełnoziarnisty, bataty, a więc to będą takie produkty, które są nieprzetworzone, które zawierają węglowodany, duże ilości węglowodanów. Ale bardzo ważne, żeby bazować na produktach zdrowych, na produktach nieprzetworzonych. Dlatego bardzo mylne jest to, postrzegane przez wiele osób, dieta masowa jest mylnie postrzegana przez wiele osób, że to jest po prostu jedzenie wszystkiego. Że fast foody, możesz sobie pizzę jeść codziennie, to jest błędne myślenie. Na diecie masowej też musi być dopięta dieta. To nie jest w ten sposób, że Ty możesz sobie na dużo więcej pozwolić jak na diecie redukcyjnej. Nie możesz sobie pozwolić na dużo więcej, masz dużo więcej kalorii do zjedzenia, do spożycia.
ale nigdy nie jest tak, że możesz sobie pozwolić na dużo gorszej jakości jedzenie. A więc to musimy wiedzieć. I teraz tak, przechodzimy płynnie do punktu trzeciego. A więc jeżeli już mamy przygotowaną sylwetkę do diety masowej, jeżeli już mamy ustaloną dietę, to co mówiliśmy wcześniej, te wszystkie podpunkty, to przechodzimy do punktu trzeciego. A punkt trzeci to jest odpowiedni plan treningowy. I tutaj odpowiedni plan treningowy to przede wszystkim będzie plan treningowy, który będzie bazował na progresie z obciążeniem. Wiele osób, bardzo dużo osób mylnie myśli, że wskakuje na siłownię w ten sposób. Wskakuje na siłownię, klapki na oczach, jedzie po największe ciężary, bez techniki, szarpie tym ciężarem. Ten ciężar nim steruje, nie on steruje ciężarem, tylko ciężar steruje nim. I to jest właśnie błędne myślenie. Na samym początku, kiedy zaczynasz budowanie masy mięśniowej, robisz tak zwane przygotowanie organizmu z wyjścia z redukcji do budowania masy mięśniowej. A więc z tego przygotowania, które zrobiłeś, to było nic innego jak redukcja sylwetki do minus, do 15% tkanki tłuszczowej, do mniej jak 15% tkanki tłuszczowej, to nic innego jest jak przejście z tej redukcji do treningu z redukcji, przejście do treningu, który będzie występował podczas budowania. Czym się różni taki trening? Jeżeli chodzi o redukcję między okresem redukcyjnym a okresem masowym. Czym się różni taki trening? Ktoś wie? Niczym się nie różni. Różni się tylko ciężarem, obciążeniem. Czasami różni się też szybkością wykonywania, więc przerwy są krótsze, intensywny jest bardziej trening na redukcji, ale tak naprawdę trening redukcyjny podczas redukcji nie różni się niczym od treningu, który jest, z którego korzystamy podczas budowania masy mięśniowej. Różni się tylko i wyłącznie obciążeniem, ponieważ podczas redukcji nasz organizm wymusi na nas mniejsze używanie mniejszego obciążenia, z mniejszego ciężaru, lżejszego obciążenia, żeby to było tak poprawnie. A więc tak, przygotowanie do treningu, z którego będziemy korzystać podczas budowania masy mięśniowej. Ten trening musi opierać się na progresie z obciążeniem. I zaczynamy od małego ciężaru, kończymy serię na dużym, na ciężkim obciążeniu. A więc tak, jakbym to miał tak po kolei ten trening tutaj podsumować, to tak, technika na samym początku, skupiamy się na technice, obciążenie i ćwiczenie, tutaj mam zapisane ćwiczenie, czucie, niejakoby czucie mięśniowe, ale to już jest dla ludzi, którzy są bardziej zaawansowani, ale jeżeli nie będziesz nigdy zaawansowany, jeżeli nie zaczniesz, o w ten sposób, musisz zacząć, musisz trenować, żeby być bardziej zaawansowanym i żeby wiedzieć, co to jest czucie mięśniowe. Jeżeli odkryjesz, bo to jest, inaczej tego nie można nazwać, jeżeli odkryjesz, jeżeli zobaczysz, jeżeli spostrzeżesz u siebie czucie mięśniowe, jak dla Ciebie wykonany ruch wpływa na Twoje mięśnie najlepiej, wtedy już można powiedzieć, że jesteś dobrym zawodnikiem, dobrym gościem, który ma jakieś tam podwaliny do zbudowania fajnej sylwetki. A więc bardzo istotne jest czucie mięśniowe. A więc jeszcze raz tak po kolei, jakbyśmy ten punkt trzeci mieli podsumować, to tak. Technika pierwsze, obciążenie drugie i w dalszej kolejności podczas treningów dalszych czucie mięśniowe. A więc tak jak mówiłem, nie hura-bura i po największy ciężar, po największe hantle, tylko delikatnie, spokojnie wchodzisz na ciężar z treningu, na trening ten ciężar jest zwiększany. Na diecie masowej, podczas diety masowej, podczas takiego treningu, który występuje podczas diety masowej, trzeba bardzo mocno uważać. Z tego względu, że
po wyjściu z diety redukcyjnej, przejściu, te przejście w dietę masową, bardzo mocno siła idzie do góry. A więc Twoja siła bardzo mocno skoczy do góry. Żeby nie było tak, że Ty udasz się na pierwszy, drugi, trzeci trening i zrobisz sobie kontuzję, która wykluczy Cię z treningu na kilka miesięcy. To wtedy już znaczy, że jesteś, jak to się mówi, pies pogrzebany i sylwetka nie zostanie zrobiona, więc nie osiągniesz celu, który sobie zamierzyłeś, zbudowanie masy mięśniowej. Teraz tak, taki punkt bardzo istotny, który tutaj nie wypisałem, ale tak to podsumowałem wszystko tym punktem. Jak długo budować masę mięśniową? Więc to jest takie pytanie, które najczęściej mi zadajecie. Patryk, jak długo, powiedz, jak długo budować masę mięśniową? Bardzo wiele osób zadaje mi to pytanie. Masę mięśniową się buduje nawet kilka lat, bez redukcji. Ale ktoś może zaraz mi powie, Patryk, ale jak mocno mnie podleje tkanką tłuszczową, jeżeli ja będę budował tak długo masę mięśniową? Nieprawda. Jeżeli będziesz budował masę mięśniową stabilnie, powoli, ale stabilnie, i to nie będzie Cię podlewać. Oczywiście zawsze delikatnie tej tkanki tłuszczowej będzie przybywać z tego względu, że jesteś na bilansie dodatnim, prawda? Więc masz kalorie za wysokie, jak jest Twoje zapotrzebowanie. Więc kalorie są wyższe niż Twoje dzienne zapotrzebowanie. Tak wygląda dieta masowa. Nie da się obliczyć dokładnie kalorii, a więc dokładnie ile potrzebujesz, żebyś budował mięśnie i nie przybierał tkanki tłuszczowej. To jest niemożliwe dla nawet największych geniuszy. A więc tak, moim zdaniem około kilku lat się buduje, ja budowałem masę mięśniową kilka lat, po czym pierwszy raz zredukowałem tkankę tłuszczową, po czym wyglądam, o, widzicie tak, przypnę, bardzo dobrze, aktualnie przygotowuję się do sesji zdjęciowej. Jeszcze przypnę. Przepraszam Was za to, ale nie mogłem się powstrzymać. A więc tak, moim zdaniem, tutaj zapisałem 25%, mniej jak 25% tkanki tłuszczowej. Dlaczego to zapisałem, to 25%? Z tego względu, że to tym zakończę tak materiał. Moim zdaniem budowanie masy mięśniowej nie powinno się prowadzić podczas, kiedy już osiągniesz ponad 25% tkanki tłuszczowej. Więc kiedy osiągniesz już ponad 25% tkanki tłuszczowej, powinieneś zakończyć budowanie masy mięśniowej, ponieważ wiąże się to ze zbyt długim okresem redukcyjnym. Więc jeżeli będziesz budował masę mięśniową, tak jak Ci powiedziałem, delikatnie będziecie podlewać tym fatem, tą tkanką tłuszczową, to po jakimś czasie okazałoby się, że masz więcej jak 30-35% tkanki tłuszczowej. To jest niewskazane. Możesz tylko i wyłącznie masować, to z mojego własnego doświadczenia Wam mówię, możesz tylko i wyłącznie masować do 25%. Najlepiej 20% już się zatrzymać i robić delikatną redukcję, po czym znowu wchodzić na masę mięśniową. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś jest bardzo mądry i zna swój organizm, to śmiało może masować, a więc śmiało może być na diecie masowej kilka lat i na pewno, jeżeli jest cwany i bardzo dobrze liczy kalorie, bardzo ładnie codziennie, powiedzmy, czy tam co drugi, co trzeci dzień patrzy w lustro i patrzy, czego nie podlewa tkanką tłuszczową za mocno, to na 100% może masować kilka lat i nie dojdzie do tego pułapu 25% tkanki tłuszczowej, bo o to nam chodzi, żeby tego pułapu nie przekroczyć. To by było na tyle. Myślę, że będziecie zadowoleni z tego materiału, aczkolwiek wiem z własnego doświadczenia, z ilości podopiecznych, których prowadzę, że większość chce redukować. Jest mało takich osób, które chcą budować masę mięśniową. Budowanie masy mięśniowej to jest proces dosyć złożony, to jest proces dosyć długi. A więc buduje się masę mięśniową kilka lat. Taką sylwetkę jak moja. Ja akurat poświęciłem na tą sylwetkę 19 prawie lat. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, moje kochane mordki. Mam nadzieję, że wyniesiecie coś z tego materiału dla siebie. Nie wiem, czy to wszystko dokładnie było widać, tak troszkę się odsunę, żebyście sobie zobaczyli. Aczkolwiek, jeżeli nie, to i tak omówiłem tutaj wszystkie punkty.
Do zobaczenia w następnym materiale. Na końcu może jakaś przypineczka, podejdę troszeczkę bliżej. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Uff.